Dzień dobry. No, z pewnością wchodzimy już w ten decydujący moment rozgrywek, także przed nami, co jakby logiczne i już takie powtarzane, no, bardzo, bardzo ważne spotkanie. Okazuje się, że tutaj powtarzaliśmy Państwu, że ta gra o pierwszą ósemkę będzie się rozstrzygała gdzieś tam w ostatnich meczach, no i wyszło, że faktycznie tak będzie. Także no, z pewnością presja wzrasta, z pewnością tutaj emocje wzrastają dla kibiców, ale to nie powinno odbijać się tutaj na naszym przygotowaniu, na naszym podejściu do tych spotkań. No bo my po prostu musimy tam wyjść i zrobić swoje w tym najbliższym meczu, skupić się na tym, aby lepiej grać w piłkę, aby celniej podawać, aby strzelać bramki, aby zaprezentować taki futbol jak w ostatnich meczach tutaj w Białymstoku. Jeśli chodzi o taki raport zdrowotny, to no w najbliższym meczu niestety nie będą mogli wystąpić ponownie zawodnicy, którzy z przyczyn kontuzji nie wystąpili w meczu z Krakowią. Zapraszam do zadawania pytań. Czy myślicie o splanowaniu dostępu tutaj Michała Pazdania, który się przydałby i w pomocy, i w obronie? Jakiś inny pomysł? No raczej tak szukamy tych rozwiązań bardziej konwencjonalnych, tak? I no oczywiście, że się przydał, że ma tutaj swoją wartość dla drużyny, ona jest niepodważalna i spełniał swoją rolę dobrze, zarówno i grając na pozycji środkowego obrońcy i pomocnika, no ale cóż, no, następni wchodzą do gry. To sędziu Seweryn Michalski? No, są tutaj dwa wyjścia, prawda, w tej sytuacji. Seweryn jest takim racjonalnym następcą pauzującego za kartki Ugo Łukacha, no innym wyjściem jest cofnięcie Michała Pazdana na środek obrony. No i z tymi dwoma wyjściami tutaj Państwa zostawię. To, żeby ten wątek pociągnąć, to z Pana punktu widzenia, co by było łatwiej, czy którą dziurę by było łatwiej załatać, biorąc pod uwagę obecny skład, w obronie czy w pomocy? Którą, no, oczywiście każda, wie Pan, to jest zawsze spojrzenie na wyeksponowanie tego, co mocniejsze, co słabsze. No tutaj nie odpowiem Panu na to pytanie, no bo wtedy bym podał pewnie po prostu, kto wyjdzie w składzie, tak? No ale mamy wybór, no do tego jakby zmierzałem, że jest tu jeszcze wybór pomiędzy zawodnikami i oni także rywalizują i jest. Panie trenerze, ja zadam pytanie odnośnie właśnie tego raportu medycznego. Mhm. I chyba właśnie tam nawalił się. Tak, to znaczy Filip, oj teraz już mi tak ciężko będzie powiedzieć, kiedy to nastąpiło, znaczy jaki to jest tam odległość czasu, ale no, miał nieduży uraz, który tak niestety mu się trochę przeciągnął. On w tych treningach uczestniczył, z nich też schodził, troszkę pracował też indywidualnie z fizjoterapeutami. No w tym momencie jest możliwość skorzystania z jego usług. Tak, jak najbardziej. Zakładając, że nie ma tutaj trenera Smolarka okay. Z nami, zakładając, czy oczywiście, czy jest, czy ty w tym meczu widzisz siebie właśnie na środku obrony i wtedy jesteś spokojny na środek pomocy, czy dokładnie odwrotnie? Widzisz się w środku i wtedy jesteś spokojniejszy, że tak jak tutaj Robert zapytał, da się to dziurę łatwiej poprawić w środku obrony. Jak ty widzisz? Ciężko mi teraz powiedzieć przed meczem odnośnie tego pytania, ale ja już kiedyś powtarzałem, że ja po prostu nie lubię zmian, tak? Wolę przyporządkować się do jednej pozycji i grać na niej przez dłuższy okres czasu. Nie wiem jak reszta zawodników, jak inni zawodnicy. Ja jestem po prostu takim zawodnikiem, że wolę po prostu spełniać rolę na jednej pozycji i zawsze wtedy mi lepiej. Teraz gram na pozycji defensywnego pomocnika i dobrze się na niej czuję i dlatego, tak jak mówię, jeśli by to była moja decyzja, ja wolałbym grać na pozycji defensywnego pomocnika.
Znaczy, ja powiem tak, widząc Seweryna na treningu, z mojej perspektywy, chłopak się dobrze prezentuje na treningu, jest taki zdecydowany, także ja o Seweryna się nie boję. A jeśli chodzi właśnie o ten element zgrania, który tam... Znaczy, na pewno jeśli to jest pierwsze spotkanie tych dwóch zawodników w meczu o punkty, na pewno jest to wielka niewiadoma, tak? Ale z drugiej strony, no Seweryn też rozegrał całą rundę w Bełchatowie, niestety nie grał w Belgii, ale widać po jego podejściu, po jego zachowaniu się w treningu, że chłopak naprawdę chce. Michał, czy nie jest tak, żeby sobie bardziej wam się przydał, patrząc już tego kompletnego rywala, wypada Łuka, czyli człowiek grający bardzo dobrze w powietrzu, a Korona jest groźna przy tych stałych fragmentach gry i te centymetry, powiedzmy. No ale wydaje mi się, że Seweryn jest wyższy od Hugo, no także... Że taki człowiek jest potrzebny przy tych... Także ciężko powiedzieć, tak, bo chłopak nie grał dawno meczu o punkty, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że zasłużył na grę. To 1-4 w Kielcach naprawdę dziwnych dość okoliczności, tu gdzieś tam tkwi jeszcze? Na pewno, ja pamiętam ten mecz dokładnie, bo do przerwy wygrywaliśmy 1-0 i tam popełnił. Ale 1-0 było i był błąd, tak? Był błąd tam, nie wiem, czy Kuby chyba, i później było 1-1 i to spotkanie w ogóle w drugiej połowie zaczęło się zupełnie inaczej niż to, tak jak my chcieliśmy grać, tak? Dostaliśmy szybko bramkę na 2-1, pamiętam Przemek Trytko strzelił na 2-1 i zamiast my kontrolować grę, gdzie zapowiadało się na to, że wygramy ten mecz, bo czasami się, ja powiem tak, czasami się gra mecze i się czuje, że jest się lepszym. I akurat w tym meczu, ja dokładnie pamiętam ten mecz, przegraliśmy go 4-1, ale jakby taka zadra została, bo Korona grała tą swoją grę, waliła piłki do przodu i wrzucała z boku, aż w końcu coś spadło, a my staraliśmy się grać w piłkę. No i niestety przegraliśmy ten mecz 4-1 i na pewno też wtedy ta druga połowa nie była dobra w naszym wykonaniu, ale na pewno zapamiętaliśmy ten mecz i będziemy chcieli się zrehabilitować. No ciężko powiedzieć, ale no Korona taki styl prezentuje, tak? Głęboko się cofa i właśnie gra tą długą piłkę na wysuniętych napastników i ciężko powiedzieć, czy zmieni tą taktykę, tak? Ale my bardziej patrzmy na siebie i po tym meczu z Krakowią na pewno jak najszybciej chcemy się zrehabilitować i wygrać u siebie, gdzie ostatnio się dobrze prezentujemy. To, że nie ma Filipczuka, to chyba jest naprawdę dużo zrobienie, zważywszy w czerwcu na tamtym poprzednim meczu. Na pewno, no, gdy wypadają zawodnicy, którzy grają cały czas, jest to na pewno osłabienie dla Korony.